Witam serdecznie w smakowitych daniach i zapraszam dziś na sałatkę z kapustą pekińską, selerem naciowym i tuńczykiem, czyli smaczną, chrupiącą i prostą w przygotowaniu przekąskę. Kapustę pekińską drobno szatkujemy. Poszatkowaną kapustę wrzucamy do miski. Umyte łodygi selera kroimy na mniejsze kawałki, a następnie dodajemy do kapusty. Ser żółty kroimy w niewielką kostkę, po czym dodajemy do sałatki. Do kapusty, selera i sera wrzucamy również odsączoną z zalewy kukurydzę. Tuńczyka w oleju odsączamy, zachowując olej, z którego przygotowujemy sos. Olej wlewamy do miseczki, dodajemy musztardę, sól oraz czarny pieprz i wszystko dokładnie mieszamy. Rozdrobnionego tuńczyka dodajemy do pozostałych składników sałatki. Drugą puszkę tuńczyka, tym razem odsączonego z wody i rozdrobnionego, również dodajemy do sałatki. Na końcu wlewamy sos i wszystko dokładnie mieszamy. Tak przygotowaną sałatkę wstawiamy do lodówki na 30 minut, aby wszystkie smaki się przegryzły. Po więcej pysznych przepisów zapraszam na mój kanał Smakowite Dania oraz na stronę smakowitedania.com.